Witam was serdecznie. Okej, śmigamy dalej. Co to tutaj jest? No. Dlaczego nie mogłem się... Tu musimy to wziąć, co on tam wisi w powietrzu? Kurczę mole. Jak mam tam ogarnąć? Nie mogę go złapać? Tam jest. Nie chcę to misję z Howardem teraz zrobić. Nie bój się. Okej, mamy. Idziesz ze mną. Skrzyneczka. No i proszę. Co jest grane? Nie umie się już bujać. A ileś tutaj rzeczy teraz odkryłem. Proszę. Nie wiem, czy teraz akurat ja to nie zrobię też. I potem jednak Howarda i tutaj sobie to wyczyszczę. I mamy was. Dziękuję państwu za przybycie. Dziś opowiem, jak mieć piasek dosłownie wszędzie. Zafunduję wam piaskowanie. Nara. Zrobione. Załatwieni. A piaskowy kryształ jest mój. Budzę się w jakimś lochu.
dookoła mnóstwo pustych cel. Ale ciebie nie ma. Czy nic ci nie grozi? Marco musiał czuć się bezsilny. Był uwięziony. Nie wiedział, gdzie jest jego córka. Dobra. Mapa. Teraz ciebie zrobimy. Hej wszystkim. Okej. Jeden Spider-Man zaginął. A drugi nie jest sobą. Co możemy zrobić? A w ogóle możemy... Tak, możemy się włączyć, więc git. Byśmy dawali z ciebie wszystko. Czas udowodnić, że to nie są puste słowa. Nowy Jork nas potrzebuje. Maska pokazuje skrytkę Prowlera w okolicy. Mamy. Z góry. Ten panel się chyba podnosi. Kolejne zabezpieczenie. Drzwi są wzmocnione. Sterowane elektryczną nakładką. Jeden generator już działa. Na wszelki wypadek przyda się więcej mocy. Tu jest drugi. I mamy zwycięzcę. I mamy. Dobra. Kolejny mamy. Teraz zrobimy ciebie. Potem tu jeszcze muszę odkryć też. Tutaj wszystko mam oprócz tych spiderbotów. Prośba od Howarda? Ciekawe, gdzie teraz odleciały jego ptaki. O Jezus, ptaki! Nie! Chłopcze, znalazłeś skrytkę przy Cage? Cage! Wyglądało znajomo! Od zachodniej strony świetnie widzę wojska. Należą do najbardziej legendarnych miejsc do gry w kosza na świecie. Zanim zacząłem kraść, większość walk z twoim tatą stoczyłeś właśnie tam. No co ty? Biłeś się z tatą? Nie, wojowaliśmy. Ale przy dwóch na dwóch zawieraliśmy pokój. Twój ojciec lubi dymić, a ja pyskować. Byliśmy niepokonani. Może wrócimy do tego po twoim warunkowym. Pykniemy w kosza? Zaufaj mi. Moment! Spider-Man! Howard, co tam u ciebie i gołębi? Kurde, gołębie. Przyłączysz się do nas? Oczywiście! Jak mogę pomóc? Czasem sobie tu siedzę i kontempluję. Prom dopływa. Widzisz? Widzę. Wybieracie się na wycieczkę? Ten sobie daruję. Zaczekam na kolejny. Lubiłem pływać promem. Wydawało mi się wtedy, że wyruszam w podróż. Howard? Widzisz ten żółty szyper? Z czarnym dołem? A. Całkiem stylowy. Piękna łajba. Chętnie wziąłbym tego trzmiela w obroty. Hej, Howard? Popłynąłbym na drugą stronę, do tych trzech filarów, starożytnego miasta skrytego pośród chmur. Starożytne miasto? Co on dziadoli? Tam po prawej, gdzie czerwone światła. Widzę. Trzy kominy. Ale dlaczego? 20 lat robiłem w tej fabryce. Zwolnili mnie.
straciłem sens życia. A kiedy zmarła moja żona, straciłem część siebie. Ale ptaszki nauczyły mnie na nowo latać. Zwłaszcza małe pidzi. Howard, jestem przy tobie. Ostatnie. Widzisz samą statuę wolności? Jest tam, z lewej strony. No widzę. Widzę ją wyraźnie. Patrz. Ha! Ptasie stado. Musisz mi pomóc, Spider-Manie. W końcu wyruszam w podróż. Ale chcę, by moje ptaszki były wolne. Żeby zobaczyły kawałek świata. Nowy Jork to dla gołębi najlepsze miejsce na świecie. Zabrałby się na północ? W spokojne miejsce. Ale one cię potrzebują. Czas na nie. Zagwizdź. W porządku, Howard. Lecimy! Nie, nie. Okej, teraz mamy dobrze. Tak jest! A może las niedaleko Queens? Za dzieciaka często chodziłem tam z mamą. To było jak ukryta oaza. W takim miejscu miło być ptakiem. Dobra, wow, nowy cel. Howard byłby zachwycony. Spokojnie, zaraz będziemy w waszym nowym domu.
I tu, i... ciach. Podobają się wam nasze siecioskrzydła? Dzięki za inspirację. I... będzie mi brakować ganiania za wami po całym mieście. Po całym Nowy Jork, tak? Dobra, 1000 znowu metrów. Ale git. Czołem. Znalazłeś dobre miejsce dla moich dzieciątek. Myślałem o pewnym miejscu, umiera, dlatego. Mama pokazała mi je, gdy byłem mały. Duża zielona przestrzeń idealna dla Pidgeego i reszty. Brzmi nieźle. Dzięki. W życiu nie doświadczyłem zbyt wiele życzliwości. Do usług, Howard. To nowa okolica, ale jest dość blisko, więc śmiało, wpadaj. Pomogę ptakom się zadomowić i wracam. Howard? No, już go nie ma. Mam nadzieję, że wam się tu podoba. Ptaki Howarda dały mi wycisk. O! Złapię kolejny pociąg. Okej, nic nie mogę zrobić. Powinienem zajrzeć do Howarda. Nie jest łatwo, kiedy ptaki opuszczają gniazdo. Nie. No. Howard? Tak myślałam. Cześć, Spider-Manie. Przepraszam. Był moim przyjacielem. Nie musisz się śpieszyć. Wiedz, że... wyglądał, jakby odszedł w spokoju. Na pewno. Wyruszył w nową podróż. Razem ze swoją żoną. Okej. Habar zakończony. O, ciebie zrobimy. Stado jest. Skrzyneczka. Idź. Zapatrzyłem się. I nara. I teraz to powinno być już ostatnie. Ci piaskowi Marko są męczący. Ich szef ma niedługo przyjść. I chce się ze mną spotkać. Nie zamierzam czekać. Przepraszam, że muszę złamać obietnicę, Kimio. Zniszczę to miasto, żeby cię znaleźć. Marko myślał, że ludzie Cravena skrzywdzili mu córkę. I wpadł w szał. Okej. I tutaj można zdjęcie też zrobić. Marko nie miał szans znaleźć córki. Muszę się upewnić, że jest bezpieczna. Może kolejny kryształ będzie w miejscu, gdzie pamięć Marko się roztrzaskała. No. Opiekunie ostre.
Mam. Robię mu się spodoba. Wiesz, jak na miejsce, w którym wszyscy bez problemu wytykają wszelkie niedociągnięcia, trudno się tu przyznać do błędu. Tylko pisarz, doceniam ten parę. Dwójkami, pora ściągnąć zasłonę i zabłysnąć. Wieści z reszty zasłon przed utratą kontaktu? Żadnych. Czyli to był Pająk. Albo Pająki. Będzie ciekawie. Dajemy znać bazie? Jeszcze nie. W końcu po co mamy ich nakręcać, skoro sami poślemy Pająki? Poza widokiem, dawaj ciebie. Słodkich snów? Znajdziemy tego bohatera i zakończymy go. Nie chciałem to zrobić, ale okej. Namiarów, zanim ruszę do bazy. Tu. Muszę to z ciebie wyciągnąć. Baza jest w dzielnicy finansowej? Zła inwestycja. Przypadkowy wieżowiec. Mamy. Jak ukryli tą bazę? Okej, okay. Mamy bazę. Ciebie jeszcze tutaj jednego mamy i tutaj mamy też tą. I tutaj musimy wszystko odkryć. Mhm. Mamy Spiderbota. Do kolekcji. Mamy zdjęcie. Mam kolejny kryształ. Ale gdzie są moi wioskowi kumple? Jest git. Okej. Okay. No, robi Robertson, coś będziesz mówił? Chyba nie. Co jest, kurde? Czy to duch? Gdzie jesteś? Halo? Jak mam tam dług? A, dobrze, tu. 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 Gdzie ty jesteś? Kryształ przeniósł mnie do umysłu Marko. Muszę wiedzieć, że nic ci nie jest. Te wielkie kolce, czy one chronią kryształ? To działa! Nie mogę przestawać! On chyba nas tu nie chce! Mm.
Aj, karamba! Mamy! Jest. Ostatnie wspomnienie. Jego córka nie żyje chyba, nie? Starałem się być dla ciebie najlepszym ojcem, Kim. Naprawdę. Jeśli to znajdziesz, udaj się do mamy. Obym jeszcze kiedyś cię zobaczył, córciu. Córciu. To są statuetki Camille. Hej, dzwoniłam do ciebie. Człowiek w tratwie mówi, że Marco ciągle powtarza jakiś adres w Queens? Wysyłam namiary. Warto to sprawdzić. Może... Spoko. Kimia jest u swojej mamy. Dzięki, MJ. Dałabyś radę połączyć mnie z Marco na tratwie? Czekaj, zaraz to sprawdzę. Połączyć, kurde, co oni? No, jest na MJ. Mogę porozmawiać z tym chłopem? Już? Teraz? Nie. Gotowe. Właśnie go łączę. Spider-Manie. Przepraszam za... ten bałagan. Dziękuję. Pomogłeś mi przejrzeć na oczy. To ja przepraszam za to, że cię w to wciągnięto. Możliwe, że twoja córka trafiła do matki. Właśnie się tam wybieram. Jeśli ona tam jest... zrobisz coś dla mnie. Daj jej te kryształy. Niech ma po mnie jakąś pamiątkę. Jasne. Mam nadzieję, że wkrótce zaznasz normalnego życia, Flint. Okej, to teraz ale szybko podłóż nie działa. Dalej nie działa, a jak? Dalej nie działa, muszę tam się prześmignąć. Dobra. Czemole! Do góry. Dobrze. Teraz jest git. A, to już było wszystko. O. Oh yeah. No mi się dobrze udało. Jesteśmy. Proszę. Susia jest. Kimia? Dobrze.
Nic jej nie jest. Szkoda, że nie mogę zrobić więcej. Może znajomi prawnicy Pita pomogą tej rodzinie być znów razem. I mamy ukończono. Oh yeah. Kostiumy. To za duże. To jest Spider-Verse. Tak jak ten. Tylko ten jest taki gładszy. Ciebie kupię. Jaka jest różnica między tym a tym? Aha, kolor na odwrót. Tak, damy. Dobra. I mamy też nowy poziom, gadżety, kostiumy, umiejętności. Ciebie. Technologię kostiumu nie mogę dalej ulepszyć. Żetony bohatera potrzebuję. Dobra. Żetony bohatera. Ale ciebie mogę jeszcze ogarnąć, proszę. No i git. Umiejętności, jeszcze jeden punkcik mamy. Okej. No to super. No to po prostu super. Trochę znowu wyczyściliśmy. A w następnym odcinku śmigamy oczywiście dalej. To trzymajcie się. I do zobaczenia.